Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do was z mangą pod tytułem Monster. Monster. Jest to manga, która w polskim wydaniu składa się z 9 tomów, każdy liczy sobie ponad 400 stron. Jest to historia kryminalno-detektywistyczno-psychologiczno-obyczajowo-dramatyczno. Ciężko jest jednoznacznie określić. Najbardziej wybija się tu kryminał. Młody, bardzo utalentowany japoński chirurg Tenma operuje małego chłopca z postrzałem w głowę. Ratuje mu życie. Chłopiec znika ze szpitala i w tym samym czasie mają miejsce tajemnicze zabójstwa. Czy ten chłopiec miał coś wspólnego z tymi morderstwami, czy może był to ten młody chirurg, który dużo by zyskał na śmierci tych osób? Z biegiem czasu okazuje się, że morderstw było więcej. Miały one miejsce w różnych miastach w Niemczech. Doktor Tenma jest głównym podejrzanym i stara się udowodnić swoją niewinność, ścigając monstera. Po piętach depcze mu inspektor policji. Kim jest ten cały monster? Skąd się wziął? Dlaczego zabija te osoby? Kim zabici dla niego są? Ta opowieść jest wielowątkowa. Rzecz dzieje się na przestrzeni wielu lat w wielu miejscach w Niemczech oraz Czechach. Ma wiele szczegółów i bohaterów. W tej zawiłej fabule można się pogubić, dlatego warto czytać tę mangę z uwagą. Ja przeczytałam wszystkie tomy pod rząd, więc nie miałam problemów z zapamiętaniem wszystkich bohaterów i szczegółów. Polecam nie robić dłuższych przerw w czytaniu i pomiędzy tomami, by po prostu nie zapomnieć jakiegoś ważnego szczegółu. Moim zdaniem autor trochę za bardzo pogmatwał tę fabułę i nie musiał aż tak wielu wydarzeń dodawać. Myślę, że mandze wyszłoby na dobre, gdyby była ona jakieś 2 tomy krótsza. Nie uważam, że ona jest zła czy rozwleczona w czasie, myślę tylko, że pewne sceny można by usunąć bez żadnej szkody dla całej tej historii. Od samego początku do samego końca manga trzyma bardzo wysoki poziom. Ma wartką akcję i ciągle byłam ciekawa, co będzie dalej. Autor używa od czasu do czasu retrospekcji, co uprzyjemnia lekturę. Z każdym tomem coraz lepiej poznajemy tytułowego monstera, jego dzieciństwo i powody jego zachowania. W tej historii ginie wiele osób, poznajemy motywy mordercy, które są dość szokujące i dają wiele do myślenia. Zakończenie jest w porządku, choć spodziewałam się czegoś więcej. Ono nie jest złe, ale nie ma tych fajerwerków. Zabrakło mi w nim tego czegoś. Poza tym wiele rzeczy nie zostało wyjaśnionych do końca. Monster miał niesamowitą siłę perswazji, ale dlaczego ludzie tak chętnie i bez zmrużenia okiem wykonywali jego polecenia? Pewne wątki w tej mandze mogłyby być lepiej i bardziej szczegółowo opowiedziane, lepiej wyjaśnione. Po ukończeniu czuję niedosyt, chciałabym dostać więcej informacji na pewne rzeczy. Autor opowiedział tę historię do końca, dowiadujemy się wszystkiego, ale bez szczegółów, tylko tak pobieżnie. Mało mi. Bardzo mi się spodobało to, że niemal cała ta historia rozgrywa się w Niemczech. Dla osób tu mieszkających, tak jak ja, lektura będzie jeszcze przyjemniejsza. Są tu pewne szczegóły, które zauważy tylko Niemiec bądź osoba mieszkająca w Niemczech. Graficznie. Manga stoi na bardzo wysokim poziomie. Autor ma specyficzną kreskę. Niektóre kadry są bardzo ładnie narysowane. Są to bardzo szczegółowe, bardzo realistyczne rysunki przedstawiające naturę czy miasto. Twarze bohaterów mają taką charakterystyczną dla autora mimikę, która bardzo dobrze oddaje emocje. Choć powiem szczerze, że po pewnym czasie uśmiech na twarzach różnych bohaterów zaczął dla mnie wyglądać identycznie. Każdy bohater ma inną twarz i bez problemu ich rozróżniałam, ale ich mimika jest bardzo do siebie podobna. Ogólnie kreska bardzo mi się podoba, moim zdaniem autor bardzo dobrze rysuje. Ta manga bardzo mi się spodobała. Czytałam każdy tom z dużym zainteresowaniem, lektura ani przez chwilę mnie nie nudziła i z czystym sumieniem polecam całą serię. Manga ta jest wydana w miękkiej okładce ze skrzydełkami. Do druki
kosztują okładkowo 69,99, a wydanie pierwsze jest po 65 zł. Z rabatem 30% są dostępne odpowiednio po 48,90 i po 45,50. Bardzo serdecznie polecam. Moi kochani, to już wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat tej ciężkiej mangi. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!